Hej moi słuchacze, hej moi widzowie, ja jestem Kapitan, a ty trafiłeś na mój kanał. Być może przypadkiem, być może z premedytacją. Zapraszam ciebie, tak czy inaczej, na wycieczkę do Dark Souls 2. Dzisiaj mamy sporo do zrobienia, więc zabierzemy się od razu bez ściemy. Ruszymy do Kniei Myśliwych, do lasu tych nieumarłych ziomków i zrobimy co się da, jak najwięcej się da. I nie myli was wzrok podczas walki z bossem, tym giętkim, czy tam szybkim, zręcznym strażnikiem z niczyjej przystani. Dwa razy padł mi kontroler, znaczy bateria w kontrolerze. A tutaj ten koleś, Felkin, jeżeli macie inteligencji i wiary po 20, da wam zestaw heksiarza, więc to jest coś, o czym warto pamiętać. Także dwa razy padł mi kontroler. Więc nie popełnijcie tego samego błędu i naładujcie sobie wszystko, sprawdźcie, czy macie pełną baterię na czymkolwiek gracie, chyba że gracie po kablu, na kablu, wtedy upewnijcie się, że czasem wam coś się nie odłączyło. Mam nadzieję, że dalej gracie, dalej levelujecie, dalej tworzycie jakieś buildy, jakieś nowe pomysły, eksperymentujecie z Dark Souls. Jeżeli nie, no to mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca tego odcinka i spędzicie ze mną mile czas. Zakładam, że jesteście zdrowi i weseli i zdolni do obejrzenia i wciśnięcia i wyszukania tego filmiku, ponieważ no, jesteście, oglądacie. U mnie co słychać? Niewiele. Niewiele słychać nowego. Mówię o tym już od kilku odcinków, co się u mnie dzieje, więc też nie będę przynudzał, powtarzał. Niewiele się zmieniło, dalej ta sama sytuacja. Dalej szukam domu, dalej dużo pracuję, dalej nadgodziny trzepę, ile się da, bo są w pracy, więc trzeba to wykorzystać. Tak. Dark Souls nie grałem w ogóle od ostatniego razu, więc będę może mógł mieć troszeczkę więcej czasu w tym tygodniu i nadrobić troszeczkę, pchnąć tą moją serię do przodu. I mam kilka pomysłów na to, co przyjdzie po New Game Plusie, kiedy już skończymy tą serię. Mam kilka pomysłów. Zobaczymy, co wyjdzie. Zrobimy kilka eksperymentów. Sprawdzimy, co wam się podoba. Zasięgnę języka, zapytam was, co chcecie zobaczyć. Ale to wszystko w swoim czasie. Nie ma co tutaj dzielić skóry na niedźwiedziu. Albo i na wilku, który wyje do księżyca na przykład, bo tak robią wilki. I niektórzy z was zobaczyli, odkryli, domyślili się, poznali moją ścieżkę dźwiękową na Dark Souls. Cieszy mnie to bardzo. Lubię, kiedy moi słuchacze, moi widzowie zgadują, domyślają się, czego słucham, co to za muzyka, lub kiedy się dopytują, gdy chcą wiedzieć, co lubię, czego słucham, czego co podkładam, jaki dźwięk pod danego gameplaya. Bo to fajnie, bo to miło, wiem wtedy, że interesuje was, podoba się to, co mnie i to jest fajne, to jest miłe. Mile jest spędzać czas z ludźmi, którzy mają podobne poglądy, podobne usposobienie, gdyż tak naprawdę gdziekolwiek nie pójdziecie, powiem wam to ze swojego doświadczenia, gdziekolwiek nie pójdziecie, gdziekolwiek nie zamieszkacie, czy to w małej wiosce, czy w dużym mieście, czy w kraju, czy za granicą, w jakimkolwiek kontynencie się poruszacie, zawsze spotkacie mieszankę ludzi miłych, ludzi fajnych i ludzi głupich, gównianych, że tak powiem brzydko, którzy będą zatruwać wam wasze życie. Więc sekret polega na tym, żeby unikać, wystrzegać się ludzi głupich i ludzi przykrych i spędzać czas, trzymać się z ludźmi, którzy są tacy jak wy, fajni, spoko, którzy mają podobne poglądy, mają podobne zachowania, mają podobne nawyki. Ja długo wam powiem, bo długo byłem dosyć nieasertywny przez większość mojego życia takiego, rzekłbym, młodzieńczego. Byłem bardzo nieasertywny, byłem bardzo taki też zamknięty w sobie troszeczkę. Zawsze starałem się ludziom dogodzić, może nie tak w taki jakiś zboczony sposób, ale chciałem się ludziom przypodobać, chciałem żyć dobrze ze wszystkimi.
A powiem wam, że jednak stare przysłowie mówi, że jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. I to jest niestety prawda. Więc moją radą dzisiejszego odcinka, rada dnia jest taka, żebyście nie popełnili tego samego błędu, co ja. Nie starajcie się zmienić siebie, by wpasować się do grupy, do innych. Szukajcie ludzi, którzy są wam podobni. To właśnie robię ja tutaj z wami. Nie promuję się, nie wpiszę komentarzy w innych wideo, w innych filmikach, na Facebookach. Nie szukam promocji. Po prostu robię to, co lubię. I jeżeli ktoś przyjdzie na ten kanał, trafi, zabłąka się jakoś i na przykład też mu się to spodoba, to co robię, to jak to robię, w jakim stylu, moje poczucie humoru, czy to, co na przykład robię, moje wygłupy, moje tutaj pseudo-śmieszne żarciki. I chcę zobaczyć tego więcej, chcę zostać, chcę zobaczyć, co wymyślę za tydzień, za dzień, za miesiąc, za rok. Wtedy super, wtedy fajnie. Tego tak naprawdę oczekuję, tego tak naprawdę chcę. Po to właśnie robię to, co robię na tym YouTubie. Żeby znaleźć sobie podobnych ludzi, podobnych poszukiwaczy, zbieraczy dusz Dark Souls. I nie tylko. Pogramy, jak wiecie, wszystkie inne ciekawe i mniej ciekawe gry. Gry, których na przykład nie mieliście pojęcia. Mam serię Kop, taką Kup Olej Pożycz. Jeżeli chcecie, kopnijcie się na tą playlistę. Tak mówię zawsze, idźcie na playlistę, zobaczcie, o co chodzi. Nie gadam tego po to, żeby tylko gadać, żeby zabić czas, ale cieszy mnie, że niektórzy z was korzystają z tej rady i rzeczywiście udają się na moją playlistę i korzystają z tego, co i patrzą na to, co już kiedyś zrobiłem. Fakt, jakość tych wideo starszych nie jest najlepsza. Też możecie zobaczyć, jak zmieniłem się ja, to jak styl prowadzenia wideo. Kiedyś byłem taki, też byłem taki jakiś cichy, taki jakiś, nie wiem, niepewny siebie. Podczas kręcenia wiedziałem, o czym mam gadać, co mam mówić, jak podtrzymywać tempo wideo, czy mam dużo gadać, czy mam mniej gadać. I to widać, teraz troszeczkę się poprawiło, nie dużo, co prawda, ale się poprawiło. Ale to wciąż są moje filmiki, więc jeżeli chcecie, tak jak powiedziałem, udajcie się na playlistę i zobaczcie sobie, jakie gierki grałem kiedyś wcześniej. Może któraś z nich wam się spodoba i w tym czasie, kiedy na przykład teraz, kiedy już nie puszczam, nie ten uploaduję tyle, ile bym chciał, to możecie spędzić ze mną czas dalej oglądając jakieś starsze filmiki, starsze serie, które już ukończyłem. Niestety, kiedy to? W tym tygodniu wróciłem chyba za 3 tylko filmiki. Niestety, bo tak jak mówię, brak czasu, jak to ktoś powiedział, kto to mówi, chyba Cejrowski powiedział, że kto to tam, Indianie w Puszczy Amazońskiej nie mają zegarków, nie mają Rolexów, ale mają czas. A co, my mamy zegarki, ale nie mamy czasu, ha ha ha. Więc to jest coś, co zawsze mi tak ze mną utkwiło. Nie wiem, czy lubicie Zajerowskiego, oglądacie coś tego programu. Koleś jest dosyć ekstremalnym, jeżeli chodzi o swoje poglądy. Nie wszystkie te rzeczy, które on wygaduje, mi się podobają. Nie wszystko to, co on robi i mówi, jest dla mnie jak gdyby okej, fajne. Nie jednak lubię go, bo jest taki, jaki jest. I to mi się w nim podoba. Lubię te jego podróże, tego filmiki, które opowiada, że gdzieś tam pojechał, gdzieś tam boso przez świat, miał taką serię też. Łaził gdzieś tam jakimiś Indianami, pił herbatę z tej małpiej czaszki, czy tam grzebał małpie w uchu. No miał koleś takie ten hobby, dalej pewnie ma zainteresowanie. Chodzi po jakichś dżunglach, bagnach, miejscach, gdzie pewnie ja nie wytrzymałbym 5 minut, bo zjadłby mnie jakieś aligatory. Albo ukłubym się czymś, jakimś ziołem, jakimś kolcem i bym padł na jakąś gorączkę, na jakiś koklusz, bym zachorował, zakasłał się i by mnie, wynieśli nogami do przodu. Czekając na opadający most, skorzystam z okazji, bo wciąż wielu ludzi mnie pyta o różne rzeczy dotyczące Dark Souls. I bardzo cieszy mnie to. Przysyłajcie komentarze, prywatne wiadomości. W miarę możliwości postaram się odpowiedzieć. Ale jeżeli już to robicie, proszę was,
proszę was, jeżeli już przysyłacie mi prywatną wiadomość jakąś, upewnijcie się, że macie odblokowane w profilu przyjmowanie wiadomości, ponieważ zadajecie mi pytanie, nie pamiętam kto to zrobił, ale to już chyba drugi raz osoba wysłała mi wiadomość z zapytaniem, jak coś tam zrobić, jak zabić jakiegoś bossa, jak znaleźć coś tam, a ja nie mogłem tej odpowiedzieć tej postaci, co ja mówię, tej osobie, ponieważ ma zablokowane gdzieś tam w profilu przyjmowanie osób, wiadomości od osób obcych, tylko od przyjaciół może przyjmować wiadomości. Więc ja tracę czas, próbując odpowiedzieć. Ty tracisz czas, zadając mi to pytanie. Myślę, że prościej będzie, jeżeli macie jakieś wątpliwości, jakieś pytania, możecie to zawsze wygooglować na wiki. Dark Souls 2. A jeżeli chcecie szybciej uzyskać tą informację, możecie wrzucić komentarz na jeden z moich filmików, jeden z moich wideo, ponieważ powiem wam, na przykład powiem tobie, mój widzu, jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, że moi subskrybowicze, kłaczek, przepraszam, miałem włosa jakiegoś, mam nadzieję, jeżeli chcecie naprawdę uzyskać szybko wiadomość jakąś, to zostawcie komentarz na moim filmiku. Straciłem wątek, widzicie, powtarzam się. Ponieważ, tak jak powiedziałem, moi widzowie, moi subskrybowicze są zajebiści. Są bardzo równi i bardzo spoko. I nie mówię tego tak dlatego, żeby się podlizać, żeby zyskać posłuch. Posłuch. Mówię to, bo to prawda, a tu widzicie, jakieś koło robię. I koleś, nie wiem co on zrobił, rozłączył się czy coś, wszedł w mgłę i się rozłączył. Tu słyszycie, patrzcie, bufują się, przygotowują, a koleś wszedł przez mgłę i się rozłączył. I odesłał nas do naszego świata. A tu mnie odesłał, patrzcie, w jakiej sytuacji, tu między szkielety. I tak jak mówiłem, po raz trzeci zostało mi przerwane to. Tu testuję zaklęcie, które nie działa, ukojenie duszy. Moja działa się tylko na pustych, a na szkielety nie działa. Myślałem, że to jest właśnie antyszkieletowe. Antynieumarłe. A bzdura, nie działa na te szkielety. Bardzo to jest. I właśnie dlatego zginę podczas walki z bossem. Ponieważ próbowałem zabić po raz drugi, znaczy zabić, użyć tego zaklęcia w walce z bossem i zginąłem. Także to zaklęcie nie działa na szkielety, ten cud. No. Właśnie. I kończąc już mój wątek, w końcu zamykając go. Zostawiając komentarz, możesz zostawić, możesz otrzymać wiadomość, możesz otrzymać odpowiedź na swoje pytanie dużo szybciej i może być tobie wiadomość dużo bardziej pełna i też również składna, bo oglądają moi to widzowie, jest ich tam, mam w tej chwili subskrypcji chyba 800, 700, chyba 800 już w tej chwili, wow, 800. Wypas, nie? Wypas, a było kiedyś 5. I jest moich widzów, moich stałych słuchaczy jest wielu. Są to wierni fani serii Dark Souls, wiedzą tyle co ja lub nawet więcej o tej serii, więc spokojnie odpowiedzą na twoje pytanie, mój słuchaczu, mój widzu. Więc nie wahaj się, zostawiaj komentarze, pytania. No. Swoją drogą, tą postać będę dalej chyba rozwijał w kierunku walki. Zwiększę jej chyba żywotność, to na pewno. I zwiększy jej też, co to jest tam, staminę, to od biegania i rzucania zaklęć. Oraz zainwestuję chyba troszeczkę w siłę i zręczność, tak żeby używać jakiejś tarczy, jakiejkolwiek takiej, żeby mógł riposty robić. Bo inwestowanie w tej chwili mam chyba już 50 kilka punktów. Zamierzam do 60 dobić inteligencję i wiarę i więcej się nie opłaca tak naprawdę, bo zwrot mocy i punktów, które inwestujecie potem nawet chyba już po 50 punkcie wiary, inteligencji czy każdego innego parametru jest tak znikomy, jest tak niski, że tak naprawdę gra zachęca nas, byśmy inwestowali w coś innego, żeby nasza postać robiła się bardziej wszechstronna, bardziej zaradna, a nie tylko pchać się w jeden kierunek, w jeden jak gdyby swoją umiejętność doskonalić. W sumie wszystkie serie Souls to robiły, aczkolwiek dwójeczka wydaje mi się, że nawet jeszcze bardziej do tego zachęca. Jeszcze bardziej zmniejsza te bonusy od parametrów.
zwłaszcza bodajże z inteligencją to było i wiarą. Największe zwroty są oczywiście, jak wiecie, do 20 punktów. Później zdaje się inteligencja, o ile o tyle zręczność i siła rosną jeszcze w miarę okej, okay, po 20 punkcie do 400, to inteligencja i wiara między 20 chyba a 40, 20 a 30 punktem, ten zwrot mocy tych punktów zwiększających obrażeń jest mały, żałosny, wręcz całkowicie nieopłacalny dla postaci, która nie zamierza skupić się na walce z zaklęciami, na używaniu magii. Więc jeżeli chcecie zrobić jakiegoś spellswarda, jakiegoś takiego wiedźmina, który rzuca jakieś zaklęcia, rzuca jakieś tutaj uroki, jakieś bonusy, umagicznienia do swojej broni, nie polecam inwestowania więcej niż 20. A tu widzicie czarny fantom, jeden inwajduje tam, drugi pojawia się i jesteśmy w potrzasku na tym ciasnym przejściu. I widzicie, z prostej sytuacji zrobił się kompletny burdel, gdyż no nie widzieliśmy, ja przynajmniej nie wiedziałem, że będą tutaj te dwa fantomy. No i patrzcie co się dzieje. Ledwo wybrnąłem stamtąd. Tutaj się zaszyłem i tu ich będę mordował. A z jakim skutkiem? Zaraz sami zobaczycie. Cały czas goni mnie ten fantom, ten, jak ona ma, Roxana. Ten bohater niezależny, który nas tutaj najeżdża. Robi mi pościg. Tutaj mam dodatkowo tutaj tego moba, tego tutaj stwora, który się za mną przybłąkał. Więc jest dwóch na jednego. I jestem w odwrocie. Nie ma co ryzykować, nasza postać nie jest postacią waleczną, jest postacią, która zdaje ogromne obrażenia w krótkim czasie. I sama też nie jest w stanie, o ja tak jak widzicie, przyjąć wielu obrażeń. Więc jakimś cudem udaje mi się uciec. No i przystępuję do zemsty. Na sobie mam, zdaje się, to jest ten łaszek, jak ona ma, grzesznicy. Ma całkiem niezłe odporności. Wszystkie oprócz fizycznej. Co ciekawe, wszystkie pancerze, które mnie się podobają, które chciałbym używać, ulepszają się przy pomocy tego błyszczącego tytanitu. Więc chwilowo znowu powróciłem do tego zmieniania pancerza co odcinek, gdyż no nie mam jeszcze stałego źródła dochodu, przychodu w postaci jaszczurów i błyszczących tytanitów, więc używam tego co mi przyniesie gra, co myślę, że jest lepsze, bo możemy sobie obejrzeć w każdym odcinku jakąś inny ubiór, inny strój, inny łaszek. Ten kostur wiedzy dalej mam nie ulepszony, ma chyba dalej na plus 3, ale jak widzicie ma kopa, ma niezłe walnięcie. Tu jest to moja pierwsza próba z lordami szkieletów, władcami kości. I popełniłem błąd taki, ponieważ chciałem zmiękczyć jednego z nich, bo już kończyłem jednego, widzicie tu walczę z szkieletami. I chciałem sobie go zmiękczyć, a on stał w wodzie. A kiedy ktoś stoi w wodzie i walniemy mu z błyskawicy, to obrażenia się zwiększają. I ja go zabiłem. I zabiłem nie tego, co trzeba, ponieważ zabiłem tego, który ma te szkielety koliste, kulające się, a one na New Game zadają dosyć duże obrażenia. I ja zawsze mówiłem i będę mówił, że tego kolesia ze szkieletami powinniśmy załatwić na koniec, zostawić sobie go na sam finał, bo on jest tak naprawdę najtrudniejszy i najbardziej uprzykrza nam wszystkim życie. A teraz druga próba. I tak to się robi po kapitańsku i tak się mi załatwia. Teraz wziąłem już zaklęcia, które działają, które mają już jakiś efekt. Nie brałem już tamtego badziewnego, który w ogóle się nie przydaje na szkielety. I tak przygotowany mogłem przystąpić do uczciwej walki, powiedzmy uczciwej walki, z tymi tutaj szkieletrami. A na New Game'ie mają oni bardzo fajny pierścioneczek, zwłaszcza dla magów. Także zachęcam, jeżeli gracie magiem, możecie nawet sobie wbić na ognisku ten żar, spalić sobie i dostać ten pierścionek wcześniej, bo przydaje się on bardzo. Zwiększa szybkość rzucania zaklęć, co jest dla maga, dla kapłana, każdego w sumie, kto para się jakimś rodzajem uroków, zaklęć, czarów,
jest wręcz czymś niezbędnym. No dobra, i tym sposobem zbliżamy się do końca naszego epizodu. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powoli pożegnać się z wami i zaprosić na za tydzień, na kolejny weekend z Dark Souls. Tu widzicie na Newgamie z tych dwóch przyjmiaczków dodatkowe dwa szkielety, które wcześniej nie wstawały, których wcześniej nie było. I nie dajcie się zaskoczyć. Nie dajcie się zbackstabować. I co? I reszta jest tak naprawdę taka sama, więc co, nie będę się tutaj rozgadywał. I co, już teraz zapraszam was na kolejny epizod, ja się wyłączam. Zostańcie pozytywni, zostawcie swój komentarz, swoje myśli w sekcji tam przeznaczonej do tego. Możecie zawsze subskrybować, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I unikajcie przeciągów, kłaczków w ustach, rozglądajcie się przechodząc przez ulicę, zakładajcie sweterek, kiedy wieje, i nie dajcie się zwariować. Na razie.